Siemanko, 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 ja jestem Werta, ze mną jest Ula. Cześć, oj. I Purpose. Siello. Witamy was w kolejnym odcinku Mind Modowych Przygód. Dokładnie. Zadanie na dzisiaj, odzyskać coś, co mieliśmy pokazać na odcinku. Tak, coś nam zniknęło, ukradli. Ale ja chcę was najpierw zaprosić na kawę do swojego domku. A tak, bo trzeba przede wszystkim pokazać domeczek Uli. Tak, bo Ula ma tu domek. Pamiętacie, u mnie w odcinkach się pokazał chyba raz. Nie domek, to był tylko, to była wtedy grota, jaskinia. Hobbita. To była grota, jaskinia, takie tematy. No, ale teraz Ula ma domek i chcemy go pokazać, znaczy Ula nam pokaże. No tutaj Purpose, witam w kolejnym odcinku Skripsów. Tak myślę przez chwilę, co ty filmik odpaliłeś sobie w tle? No takie, ja taki what the fuck nagle, nie? Ja też tak przez chwilę. Nie, bo to było połączenie Kryptów z trollem. Yeah. Wow. No Inception. Wezmę wam pokawy. Wiesz co, najbardziej mi się podoba ta półka na płyty, bo po prostu jest przekozak. A bardzo tania, że tak powiem. Tania. To proszę. Mogę sobie wziąć? Nie. Nie. Zatrzymajcie się na chwilę, chcę wam dać kawę. Dobra. A, dziękujemy. Proszę kawa. Kawa. Proszę kawa. I co ona daje, jak się wypije? Mam kawę. Jedzonko, tak właściwie. Cornholio? O, to yeah. Ja teraz nie mogę pić, kurde. O, ja też nie mogę teraz wypić, nie przygotowałam ja się na kawkę. Nie, no ja też to, nie. To ja trochę pobiegam. No właśnie, biegam, skaczę po stole. To jest blat kuchenny. Nie skakać po blacie kuchennym. Dobrze, to po biurku. Yeah. Po biurku może być, po stole też może być. O, możesz po łóżku ADHD, a gdzie jest łóżko? Po łóżku? Na górze. Idziemy na górę na łóżko. Gdzie jest łóżko? Tu jest łóżko. Gdzie jest łóżko? Gdzie jest łóżko? Tutaj. Yeah. Skaczemy po łóżku. Wetes. Zabawa. Ale to kiepsko wygląda. Nie, to jest. Ula się patrzy, a my skaczemy po łóżku, wiesz? A i nadal mi nie spada. What the hell? Jeszcze ci nie spada. Spadło, dobra. Dobra, to ja się napiję kawki. Ja mam kawkę, ja też. Tak, tutaj na F5. O, tutaj dobra, pokazuję. Ja F5. O. Zjadł. Ja nie mogę się Ula, przykro mi, zjadłem twój kubek z kawą. Taka była dobra, że z kubkiem zjadłem. Dobra. Lampa prawie jak Werteza. Tak, Purposiantkowi się łazienka podobała. No, bo mi się kibel podoba, wreszcie kibel, Kibel w Minecrafcie, prawdziwy. Prywatności. Ja bym poprosiła o chwileczkę dobra, prywatności. I w sumie ze wszystkich rzeczy to mi się najbardziej lustro podoba, które jest śmiesznie zbagowane, bo jak spróbujesz w nie skoczyć, to cię cofa. No. No. I nie odbija. Przykre. No. Nie przesadzaj, co? Czemu? Prysznic. To już byłoby mega kozak. Ale fajne z prysznicu to, że działa. Ty, ale fajna świnka. A, to jest za świnka, ale mi się podoba ta świnka. Możesz sobie wziąć. Gdzie w sypialni jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie te świnki? Widzisz? Dobra, biorę świnkę. Nara. Zabrał świnkę! Hello! Jedę do siebie. Dorobiłam się u piwnicy. No idziemy zobaczyć piwnicę. O, piwnica! Idziemy w piwnię. Jest jakaś super mega kozak, ale... Piwnicy jeszcze nie widziałem. Ale się dorobiłam. Magazynkowa, enchantowa. U, tu komuś brakuje skór i papieru. Papieru mam. Skóry właśnie tam dorastają mi na podwórku. A jak coś, to chyba ja mam parę skór. Masz. Już nie. Aha, już nie. Miałeś. Tak. Nie, no masz. Nie zabrałam. I te tabliczki są spoko. To wszystko jest z jakiego modu? Moda? Jakiegoś. Zaraz wam powiem. To jest z Bibliocraft albo DecoCraft. Ciężko mi stwierdzić. No dobra. Coś jest, no. Wertes, oceniamy domek. W takim razie od skali... Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze aha, przepraszam. Podwórko. Podwórko, dobrze. Ocenimy podwórko. Od tej strony podwórka. Halo, halo. Okej, okay. No ja jestem obok. Od której? Od kuchni. Nie, bo ja po tym kawu to nie tym, to nie tym. Po kawu? No. Dobra, gdzie tutaj? Dobra, idę. Tu jestem. Tak, jest sad. Som, jabłka. Som konie. Som. Koniem, a to te ci dorastają skóry? Nie, to inne skóry mi dorastają. O, jestem na koniu. Ale nie mogę ich rozmnożyć, nie wiem czym się je rozmnoża. Konie? No. Parówką. Nie siankiem? Nie, siankiem nie, tu mi skóry dorastają. Jedziemy. I będziesz do nich mówić, dokąd tak patatajasz ponętna gazelo? Tak. Są kówki, są... O, mam jajka, dużo jajek. I jest nie, to... Uli. Tak, Uli. To ja go tak nazwałem. Tak, to ty go tak nazwałeś. I masa różnych dziwnych warzywków. Masz nowe małe kurki. Dziękuję. Proszę. Nowe małe kurki.
Nie, to nie było, a właściwie to nie było patatajać, tylko kopytkować. Dokąd tak kopytkujesz, pan na gazelo? O, bo w skrzyni mam tekst. Rącza gazelo. O, rącza gazelo, właśnie. No, tak, tak ją zrąbałeś. Oj, dobra. A tu ktoś zdeptał. Co? To nie ja. Nie, to nie ja. Nie, bo ci zepsuję więcej. Bo ci więcej zepsuję. Jest to tyle dobrze, że jak się podskoczy, to one nie wypadają, tylko po prostu robi się taka ziemia i później no, trzeba zabrać. A czekaj, a którędy tu się wychodzi? Będę. Cały czas do przodu. I aha, tutaj. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, teraz możecie oceniać, dobra. Od skali od 1 do 10, 11. Tak, tak, tak. A jakby to nie był mój domek? To wtedy 10. Domek Uli od 11. Pozostańmy przy tej wersji. Tak. No dobra. Nie mi odcinka. No dobra. To ja sobie wezmę jeść. Biłem na szafkę. Nawet gdyby to był domek na sześciennym globie i nie wiedziałbym, czy to jest, to bym mu spokojnie 8-9 punktów dał. A to bardzo wysoka ocena. Domyślam się. Chcecie może po chicken pot pie? Bo mam dwa. Ja mam dużo rzeczy przy sobie, bo mi ostatnio rzucałaś. A co to jest chicken pot pie? Jedzonko, proszę. Pod kurczaka, spocił się i z tego powstał jedzenie. Ja sobie wezmę na dzisiaj naleśniki i ciasto marchewkowe. To co, trzeba chyba przekimać, nie? Bo mamy noc. No dobra, a macie tyle łóżek? Tak, jest w piwnicy, jeszcze jedno, pójdę po nie. No dobra, ja pójdę spać do piwnicy, okej. Nie, nie, postawić je tam na górze. No dobra. Żeby ci nie było głupio, wiesz. Z piwnicy trzeba przynieść, no nie, łóżko, bo zazwyczaj gości tutaj nie ma, nie? Tak, bo to polowe, o proszę. Dobra, to dobranoc. Dobranoc. Dobranoc pchłynenoc. Działa to łóżko. Tam tak, żarcik. Działa to łóżko. Wstań z łóżka, nie, o jest, dobra, jest patrz. Dzionek. Jest dzień, jest dzień. A Avertis jaką ocenę daje domku? Bo nie powiedział. Ja mówiłem. Bo tam jest. Ja mówiłem. Ja mówiłem, że tak będzie. Dobra, Ula jako ostatnia widziała to coś, co szukamy. Znaczy, tak. No bo chyba możemy powiedzieć, co to jest, no, bo ten sterowiec, co myśmy go ostatnio robili, ten balon taki na ostatnim odcinku. To wybuchł gdzieś i umarłem. No umarł, więc musieliśmy zrobić coś nowego, ale postanowiliśmy, że zrobimy coś, wiecie, takiego wychodzącego, o dzięki. No, że to, bo balon to każdy sobie kupi, może zrobić balon, nie? Albo sterowiec, no to myśmy nie zrobili ani sterowca, ani balonu, tylko poszliśmy o krok dalej i zrobiliśmy odrzutowiec. A co się będziemy, nie? No. Możemy się śmiało ścigać z Crysisami. Tylko, że właśnie idziemy po niego, bo nam go ukradli. O to chodzi. Tak, jest na spawnie. Tak. Nie, no dobra, tak naprawdę to poleciałem ukraść coś Crysisowi i zginąłem u niego, on mi odwiózł go na spawn. I byłam tego prawie świadkiem, bo byłam wtedy na serwerze. A właśnie, no cóż. Oj, tam bywa, no. Nie mam czasu. Ale i tak mnie mało nie zabił Crysis. Są dziury w wodzie. Wyobraźcie sobie, co też odwaliłem. Widzę. Bo tam był też, tam jest domek Lisu też taki, Between Raindrops, też gra na naszym serwerze, dziękuję. No i prawda, nie zauważyłem, bo miałem głośniki wyłączone, dziękuję, że tego, no... Oj Boże, no Creeper się zakradł i wysadził jej pół domku, no. A z tego lecą... patrz, Ula. Ja wiem. Z tego. Ula tutaj gra więcej niż my, kurde, cały czas. Ula tylko dzisiejszego dnia grała więcej niż my kiedykolwiek na tym serwerze, tak znaczy łącznie. No już tak nie pitol, co? No ja miałem dzisiaj maraton nagrywania Gry o Tron, no. A Ula sobie grała. Ja też jeden dzień przegrałem prawie 24 godziny, także... Widziałem. Jeden dzień to mnie nie pobije. Widziałem. Wbiłeś na serwer, zrobiłeś awkę. Już widzę! Widzisz mój nasz samolocik? A, spawn jest. Widzę! No jest, widzę go. Jest samolocik. Jej. Odwieźli go nam w całości? No. Czy coś ukradli? Całości. Myślę, że ukradli. Bo sprawdzałam dzisiaj. A, bo to jest takie lotnisko, to dlatego tutaj tak jest. A w ogóle to jest fajny czat, bo nie wiem, czy widzieliście, że jak się montnie ten ship, to się siedzi w kabinie. Za szybką. No widzisz? Przed szybką. Jak przed? No u mnie przed. A ja widzę, że siedzę w szybce. A ja siedzę na foteliku i jest mi z tym dobrze. A ja nie siedzę, bo nie mam gdzie. Tak, już wychodzę, już opuściłem lokal. No, aż mnie wyrzuciło z tego lokalu, wiesz? Mogę na skrzydełku siedzieć tu koło ciebie. No już się zrobiłem, tam będziesz siedzieć za Vertezem. Nie, ja będę siedziała przed. No i będę cię kopał? No dobra. Będzie skopanko. Ty nie mogę usiąść. A gdzie lecimy?
No jak to gdzie? Siedzicie? Nie! Tak. Nie! No! Motherfucker! No nie mogę teraz podejść nawet do niego, bo jesteś, bo odpaliłeś go. Nie. Wysiadaj stamtąd, okej? Okay? No dobra, wysiadam, no. Koleś. Ja myślę. Zio. Ty do tyłu, ja chcę do przodu. Czekaj. A to da się na tym usiąść? Nie da się. A, widzisz, bo tylko na tym z przodu się da usiąść chyba. Mhm. Muszą chyba mieć oddzielony ten. Muszą być dalej od ciebie. A, widzisz. Pach, 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 pach. To może chcecie sobie usiąść na skrzydełkach? No ja chciałam na skrzydełku, zabieram swoje siedzenie. To ja zabieram swoje, kurde. Tak, tu przy silniku. Tak, przyjedźcie, tak fajnie. Żeby tak. Nas spaliło. No. Gdzie? No tu tak, tu jest, to jest silnik, no trochę wyobraźni. Tutaj? No bardzo ładnie. No zacnie, wiesz, nie mogę usiąść. Wiesz co, chyba jednak ja muszę najpierw, czekaj, ja zrobię assemble ship. Mhm. Mount ship i teraz spróbujcie. O, dobra, jestem. Jestem, lecimy. Czekaj, muszę to zobaczyć jak się tym latało? No ja też na F5 odpaliłem. Ty, ale to fajnie wygląda, siedzicie na skrzydłach. W ogóle to jest taki specjalny samolot, taki specjalny odrzutowiec, zapomniałem jak on się nazywa. Ci, co się interesują takimi rzeczami, to niech napiszą w komentarzu taki... Harrier, o! Harrier. To jest jedyny samolot, który startuje pionowo, także to właśnie. Dobrze. My też. Proszę cię, nie rozbij się. Mam za dużo itemów przy sobie. Sam bym siebie o to prosił. A gdzie lecimy tak swoją drogą? Możemy polecieć za ten duży las, bo ja tam zawsze próbowałam dojść, ale się gubiłam i krążyłam. Co? Tylko jest jeszcze jeden taki. Czy my się zatrzymaliśmy? Tak, zatrzymaliśmy się, bo dobrze. Muszę sprawdzić w sterowaniu. Aha, okay. Już wiem dlaczego mi się zepsuło. Dobra, V. O, dobra, będzie pod V. Bo ja miałem pod Z-ką miałem lądowanie. O je, wszystko już wiem. Dobrze. To dlatego się rozbiłeś wtedy? Ja się nie rozbiłem, ja po prostu poszedłem i mnie Creeper zabił, no. A, no bo słuchajcie, bo jak wtedy kończyliśmy ostatni odcinek, pamiętacie, lecieliśmy, no nie? Ja wtedy po naszej tej rozmowie, po zakończeniu, wyszedłem z serwera i sobie gadaliśmy przez chwilę jeszcze na Skype. Później jak wbiłem na serwer, żeby Uli pomóc, bo chodziliśmy sobie po jaskiniach z Ulą. Tak. No, wchodzę na serwer, patrzę, jestem na spawnie bez itemów i takie... Wytyfy. No. Tak. Takie co ja ostatnio robiłem? Czy ja zginąłem? Czy mi się Minecraft skraszował na odcinku, jak nagrywaliśmy? Bo to ostatnio często się działo. I tak, ale tak sobie wspomniałem, ale my lecieliśmy. O, są. Chcesz lądować pokrówki? Tak, nie. Mam krówki. Mam już krówki. Ula ma krówki. A no, wszystko. Co to za bunkier? Hitler tam się chowa, dawaj tam, rzucaj bomby tym Harrierem. Chodźmy tam. Czekaj, tylko gdzieś tu trzeba byłoby wylądować, a to jest kinda problem. O, tam widzę jakiś domek jest. Ale jak na liściach wylądujesz, to. To potem, no, możemy nie wsiąść do niego. No to przypomnę, no tam jest lis, uważaj, bo lis ci zacznie szczekać. Lisy szczekają, pamiętajcie, jeśli nie wiecie co robi lis szczeka i to bardzo głośno. Naprawdę, mamy lisy obok osiedla. Lisy się drą i to tak jakby ktoś tak, coś zażynał. Albo jakby się po prostu was pies dusił czy coś, to właśnie tak. I napiszcie w komentarzach, drodzy widzowie, odlotowy samolot. No, odlotowy samolot, napiszcie. Ula spadła. Miałam taki spadochronik. Tak? No. O, ja też. Dobra, potem pewnie do niego nie wsiądę, ale wylądowałem. Pierwszy no ja nie miałem. Pilota Pilota. No brawo. Chodźmy tam jest tam jest ten gdzie ten wy uciekacie? No do tego bunkra chciałeś. A no do bunkra! Dawaj nie, mojego buch myszcza. Nie mam mojego kilofu, nieważne. Zombie, wszędzie gdzie zombie, tam gdzie i ja. Skrzynka tu jest. Zombie. Macie kilofy, bo tu są spawnery! Spawnery tu są! Myślałem, że to ktoś mnie wrzucił. Tak, zombie. Ja pierdziutka. Macie jakiś... Yo motherfucking cock. Chociaż kilof? Bartek. Nie mam kilofu, ja nic nie mam. Zabiłeś mnie. A dirt albo cokolwiek? Ja mam kilof. Rzucam ci kobla całego, jakiego mam. O, super. Masz kilof. Dobra, wystarczy mi kobiet. 5 kilo żarcia za to masz mi dać. Mogę ci dać parę marchewek. What the fuck? Uciekałem! Zginąłeś? Tak. O, to bo ja nie mam zbroi, bo ja ciągle tutaj ginę w tej serii. Cały czas. Co? Ja nie, zombie go zabił. O, szkoda. Nie wiem, czy zombie, bo ja już uciekałem. Już nie było tam zombie. Wypadło z ciebie coś takiego jak zombie jerky. A miałem to przy sobie.
Aha, no to widzisz. Dobra, biegnę do was, będę szybciej niż tym pseudo-samolocikiem, wiesz? A ty nie mogłeś tych wszystkich gratów zostawić w domku, tylko musiałeś brać ze sobą. Ale ja mówiłem, że ich nie chcę, no, to ty mi to wszystko rzuciłaś. Ja wiem. Ostatnio. Patrz, purposiątko, ile on ostatnio ode mnie dostał. O, masz sałatkę, bo on nie chciał zjeść sałatki. O, shop. Photoshop chyba. Tu masz ten. O, shop masz. Był. Koniu, nie parchaj na mnie. Zabiła krówkę. O, zabiłam krówkę, bo już mam swoje, nikt inny nie musi mieć. A to co to jest w ogóle? Bażanty. Co? Jakieś patyczki. River Cane. A ty to chyba posadziłaś u siebie, nie? Nie. Wilkołak mnie goni. Nie, ja mam to u siebie. Nie da się tego posadzić, nie umiem. A jaki adny kwiatuszek. Blue Hydrant. Hydrant? No, tak, hydrant. Dobra, wsiadamy z powrotem do samolota i szukamy. No chyba Werteza. Cię pogwieździło. Beze mnie? No i powiedziałem, i szukamy Werteza, tak? Cześć, ja jestem gdzieś blisko, tak ale już powiedział. Nie mogę biegać. Strasznie szybko. No nie, niedźwiedź! Nie? A taki podobny do niedźwiedzia. Widzę samolot. Tak. Kere, are, o, u. No idę do samolotu i właśnie robię nam schodki, jestem żebyśmy mogli tam wejść. Jestem przy bunkrze. Tylko, już? Aha, jest jeden taki malutki piccolo problemo. Jaki? A? Nie możemy dotknąć samolociku, bo polecimy razem z drzewkami i kawałkiem ziemi. To trzeba rozwalić. Czekajcie, to drzewo rozwalę, na którym stoi. Nie, spoko, damy radę, bo zapomniałem, że można odlecieć, bo nie będę assemble ship wciskał i będzie dobrze. Dobra. Ej, tak? Kurde, nie mogę tam wskoczyć, bo nie mam tego. Dzięki. A już nie mam miejsca. Dajcie mi żreć. Trzymaj ogórki. Ogórki. Hone, kukumbery. A właśnie, co się z łak z kombem robi? Nie wiem. Bo też mam go trochę z neteru. Jeszcze nie doiszłam o, do tego. O, tosty są lepsze. Masz, to jest twoje, to jest twoje. To nie to. No dobra. To kto chce to poprowadzić samolocik? Na pewno nie ja. Ja sam chcę prowadzić. Sam chcę prowadzić. Dobra. Ej! Co? Jakie echo poszło? No, dajcie mi kilof. No wsiadajcie. Wystarczy jak? Kliknąć na samolocik, gdziekolwiek. No wsiadłem. No dobra. Gdzieście jakie bajery? No lecimy. O, pod X-em mam lecenie do góry. Co? Wiecie, pod X-em mam lecenie do góry. Chwalę się, że nie mam X-raya. Okej. Okay. Gdzie lecimy? A to tam nie widać na ekranie, że X-ray? Da się wyłączyć, no co ty z X-raya nigdy nie korzystałeś. A jedź. A co tu jest? Co tam jest właśnie? No właśnie, bo ja nie widzę, bo to... Gdzie wy patrzycie? Uii. Ty, tu jakiś domek jest. Czemu ula spadła? A tam, to my z ulą byliśmy w tym domku, bo myśleliśmy, że tam Bobix mieszka. Aha. No to ty tak powiedziałeś. No i co? No i znowu wyskoczyłaś i muszę lądować. Myślę, że to takie proste, wylądować samolotem. Poćwiczysz. Takie tam proste, poza tym on ląduje jak... Kupa. Samolot kupa. Jej, mam spadochron. Super. No fajnie jest z tym spadochronem. No fajnie spada. Mhm. Ja no, nie mogę wylądować. Ale nie wiem, czy to bezpiecznie domek. Tutaj. Dobra. No ja mówiłem, że to siadajcie. Ten domek. No już. Ja go gryfuję. Jak ktoś tu mieszka, to ma przypał. Nikt tam nie mieszka. Toż to się sam zespałnił ten domek, no. Dobra. Zebra jak popierdziela. Gdzie? Zebra? Tu są zebry? Tak. A wiesz co tu też jest fajnego? Są giganty. A to nie, giganty to nie ta gra. A, dobra. Lecimy. Ale giganty są. Są drzewce. A, no drzewce. No dobra, to drzewce. Lecimy na Wałbrzych. Tak. Tam musi być jakaś cywilizacja. Tak. A tu kolejną krówkę widzę. Mhm. Ciekawe. Stwierdziłam, że jej nie zabiję. Coś tam jest, jakaś jaskinka. Nie, jak cię walnę, jak prowadzisz, to co wtedy? To jest jaskinka, znaczy, bo pilotujesz. Mi się zrobił. No. Jak cię walnę, jak pilotujesz, to co się stanie? Nie wiem, możemy sprawdzić. Nic się nie nic stanie. Nic nie można go bić. Wow, dostałem. O, zombiaczek pod nami. Uważaj, bo się rozchrzenimy i całą górę ściągnie za sobą. Nic się nie stanie. O, spawn widzę. A ja widzę ładny system jaskiń. No też, bo się spawn? Nie wczytuje ja nie czang. Nie z prawej jest spawn. Ue, to źle poleciliśmy. Chociaż w sumie to chyba za spawn w tamtą stronę nikt jeszcze nie chodził. Mhm. No, bo wszyscy szli za nami, nie? Idziemy na wieżę? Battle Tower. Ja nie mam ty, ale nic to, nie, to nie jest Battle Tower. To nie jest Battle to Tower. To jest wielki kok. Bartek, mam patrz, jakie miecz. Drzewo.
No, a jest A nie, tu to jeszcze? jest ten, to jest ta głowa, kojarzysz? Taka aztecka głowa, co ją ostatnio Aha. spotkaliśmy i a nie no, wiedzieliśmy, ostatnio że na pustyni. I creeper jest na górze na niej. Patrz, I tu jakie drzewo. Jest creeper. Tak, tak, te drzewka są spoko, tylko strasznie lagują komputery. Tak? Awatar! Co awatar? No, latające wyspy pod nami. A, osiedlamy się. Tyle się nabudowałem domku. Ale tu ciemno, my nie mamy admina, żeby sobie Ty nawet się dnia tyle zrobić. Nabudowałeś domku. Oj, no dobra, no. Myśmy się nabudowali. Ej, bez kitu, tutaj jest cały biom tych drzewek. No. Dobry. Jest no, lawa. W takich drzewkach można mieszkać. Tak? No, A po prostu sobie w środku zbudować, nie? No. No. One są kozackie. To się spomysł Dzisiejszy jakiś. Odcinek jest pod wyzwaniem zwiedzania Minecrafta na modach. Minemodowych tak. przygód. Ale już niedługo, już bardzo niedługo będziemy otwierać serwerek dla was. Tak właśnie tak pytacie często, co się dzieje. I nie podamy paczki modów, bo byłoby to kompletnie bez sensu. Paczkę modów dostaniecie dopiero jak wykupicie wstęp, tak jak już tam mówiliśmy wcześniej. Wszystko będzie... Ty, zobacz tam, co się dzieje. Ty, co to jest, co to jest, co to jest, co to jest? Biom. A jaki? To te bambusy, Inny. Czy nie? Nie, to nie są te bambusy, co u mnie rosną. To jakieś Lądujemy? Bagno? Możemy wylądować. Tylko jest noc, co nie? No i tam mogą chodzić werewolfy. A werewolf? Aha, nie mam przy sobie różnego miecza, bo zginąłem. A, ty, tu jest domek! Gdzie? No tu. Jest, bo nie widzę. No zasłonił mi. A o, no? Jest. Ty, jakiś rozbudowany. Idziemy zwiedzać. Jedziemy tam. Jakie tu są kordy, bo ja mam gdzieś... Tam wilkołak to duży jest. 48 na 800. A później ktoś pod filmem. Nie, kurwa, to nie te. Bo ja ty, mam... a creeper łazi przy tym domku. Chyba nie chciałbym komuś kolejnego domku. On wręcz w środku chodzi w tym domku. To chodźmy na Battle Tower. No to chodźmy na... Chociaż na Battle Tower w nocy pójść to trochę risky move. No. Ale spoko. Nie wzięliśmy ze sobą łóżek, prawda? Ja mam jedno łóżko przy sobie. No to jedno to... W sumie to dobra, to my na szybko wyjdziemy z serwera, tu się nie loguje, a więc... To IP nasze poznają, wiesz? A no faktycznie. Nie, bo tam już nie pokazuje w nowych Minecraftach. Hehe, tu no, cię widzisz. Mam. Tylko trzeba wysiąść wiedźma, z tego... Wiedźma, nie leć tu, wiedźma. Wiedźmy. No to co mam zrobić, no? Wyląduj na tym domu, ty odlecimy z tym domkiem, dawaj na nim wyląduj. Nie, bo ja Taki już zrozumiałem, o co chodzi. Jak się nie kliknie wsiadając Assemble Ship, to... Tam są to... werewolfy. No to kuna, co ja mam tu robić? Tu jest. Bez kitu, Kurczę, ten blaszka, domek nie no. interesuje. Ale bez drzwi ktoś by miał domek aż taki? No może się barykatował przed zombiakami na szybko. Ale nie, no bo zobacz, bo troszkę materiałów poszło w ten domek, no nie? I ktoś miał jakiś minimalny pomysł na zbudowanie tego domku, to by drzwi nie postawił. Kurczę, blaszka, no nie, no ja bym... Nie wyskakuj jeszcze z samolotu, no co ty, zabiją cię werewolfy. Werewolfy są daleko. Zastanawiałem się na przykład, bo mamy już 25 minut prawie nagrania, czy na przykład nie zrobić by takiego numeru, widzą, że dowiecie się w następnym odcinku, co to za domek. Co to za domek, no. Także jeśli wam się podobał odcinek, chcecie zobaczyć ten domek, zostawcie koniecznie łapkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, dajcie suba no. Uli, Purposowi i Vertezowi. Będzie tak super jest. Elegancko. Tak. I zobaczycie dopiero w następnym odcinku, co to Dokładnie. Za domek. No. Zaczniemy od tego miejsca. Dzięki za oglądanie. Na razie Trzymajcie cześć. Się, cześć. Cześć. Hej!